Siema, tutaj jest PartyATX, a dzisiaj gramy sobie Gran Torino, bo dawno nie było. Gran Torino. Musiałem zaltabować, bo zaraz się nagrywa. Gran Torino Full AP Varus. Oczywiście, teoretycznie to nie jest aż tak duży troll. Czekajcie, może podgłoszę trochę grę, a ściszę tą muzykę. Tak mi się wydaje, że to będzie fajniejsze. Weźmy możemy 27, bo ona jest dosyć cicho. Gdzie to jest? Czekajcie. Mam nadzieję, że to ogólnie dobrze słychać, no bo to jest wszystko jednak dosyć. No ale dobra, grajmy sobie. Oczywiście. Nie, poczekajcie. No oczywiście na wstępie przypomnę o zostawieniu suba na kanale, bo ostatnio trochę gorzej z tym, no ale ostatnio mniej filmów, więc się nie dziwię. I zostawieniu oceny pod tym filmem, filmadłem. Także przypominam serdecznie. Przypominam serdecznie, czy to ten? Nieważne. Co do tego, co do Warusa, to oczywiście możecie powiedzieć, że to nie jest niby troll. Jezu, jak on mi wpieprzył. Że to nie jest niby troll, bo ludzie tak nim grali. Ja to zrozumiem. Ja to zablokuję takiego użytkownika na YouTubie. Nie, no bądźmy szczerzy, tak. Nie no, ale to jest w sumie według mnie troll. Znaczy taki warus trochę teraz. Nie wiem, czy on tam działa teraz. Jak on działa w ogóle. Jak dla mnie. Ładne obrażenia wchodzą dodatkowe. To jest od. A, mam sporo tutaj. Nice. O! A, przez moby poleciało. Przez moby oczywiście mniej zadaje, wiadomo. Czy on ma Ignite'a? Tak, on gra Ignite, to dlatego taka zasrana agresja. Boże, czy ta muzyka nie. Oh yeah. Nie no. Oczywiście ja mam na słuchawkach tak głośno, że nic nie słyszę. Ale. Bywa, 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 bywa. Dobra, spróbujmy sobie zabić tego typeczka za chwilę. To jest oczywiście brąz, albo silver, chyba silver. Albo raczej placementy w flex piku. Aha, dobre mi farma idzie. Mam tyle co on przynajmniej. Oczywiście pofarmimy sobie, bo no inaczej będzie bardzo trudno zrobić build jaki ja chcę. Także wiecie. Odsłonię sobie jedno ucho, bo mam w luj głośno to dziadostwo. Dobra. Typeczku, weź się nie rozskoczy. Bywa. Fajna gierka. Dobra, czekajcie. Boże, 750 kosztuje? Chciałem sobie to kupić na pierwszym recallu, nie? Czekajcie, jak sprzedam te dwa płoty. Dobra, już poczekamy te 20 golda. Ja wiem, że to jest idiotyczne. Ja wiem, że nie powinno się tak robić. Lol, sorry. No ale bywa. Także oczywiście trzeba krople polecieć na tym warusie. Ona jest dosyć mocna. Nie wiem, czy jest dosyć mocna. No ale polecimy ją. Najpiękniej. Co ja tu mogę tym robić? Ja nie wiem, czy to ma aż tak dobre obrażenia. No bo to bije niby teoretycznie trzeba najpierw napieprzyć staków, a potem je zdetonować tym albo tym. I wtedy to zadaje obrażenia, ten apywarus, niby. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. No, mam nadzieję, że jakoś tam będzie wyglądało. W ogóle co do ostatniego filmu, wstawiłem Rengara. Gierka naprawdę mocna i tak mnie trochę dziwi. Znaczy tak jak myślałem, że w presezonie jednak trochę gorzej jest oglądany ten LOL, przynajmniej na moim kanale. Także. Trochę mnie to nie dziwi. 120 go uderzyłem. Macie to. Na 120 typka uderzyłem. Nie jestem pewny, co mogę zrobić, żeby go tak, wiecie, upieprzyć. Chyba wezmę to.
Pomaksujemy sobie Q, chociaż nie jestem pewny, co się powinno maksować. Ale no jak dla mnie na początku to jest taki gówniany trochę ten Varus. No jeszcze nie wziąłem tego fraga dodatkowo. Żadnego. O Boże, on ma szósty. Przynajmniej z tym szóstym może tak wypieprzyć. On leci protobelta? Wygląda na to, że tak. Będzie celował we mnie tym Q, czy nie? Bo ja w niego mogę przypieprzyć Q jak chcę. A, chyba on uderzył to. Torzym! Last hity życia. Dobra, czekajcie, dawać tego typeczka. Aha, ale przypieprzyłem. Ha! Tego chyba nie wezmę. Dobre te last hity. Nie no, na początku wiadomo, no jeżeli gracie postacią pod krople, no to na początku, no jeżeli gościu się naprawdę nie podkłada, tak jak ten gość się nie podkłada za mocno, no to no nie da się zabijać, no jesteście jednak pod krople. Muszę go obijać po prostu ze skilli i tyle. I sobie stakować tą kropelkę. Inaczej to nie będzie działać. No boż. Dobre skillshoty! Nice. Ale że mu. A! Ma więcej lasów ode mnie. Nice. Aha, to jesteś ty, typeczku. LOL! Dobra gierka! Bawimy się na całego. Czekajcie, jak to dalej polecieć? Lecie Ability Power. Na pierwszej downloadę z Echo, czy... To byłoby w sumie całkiem ciekawe, bo bym miał więcej many. Tylko czy Roa jest dobrym itemem na tego czempiona? Wydaje mi się, że nie, ale go polecę. To jest taka Grand Trollina, więc no raczej nie trzymajcie mnie za mordę z tym moim buildem. No bo on jest taki raczej, wiecie, pod tą gierkę tylko. Aha, a bo ja nie mam. Wydaje mi się, że poszedł ich zabić. Może się tam przejdę. Może ją zabiję. Nice. Dostał ode mnie, tak? Czy nie? To nie obejdzie. Ha! Widzieliście? Tak się ogrywa, też tak powiem. No tak się ogrywa! Ja mam 3 staki, ja nie chcę ich stracić, naprawdę nie chcę ich stracić. Ha! Dostała za 119 szmata. Czekaj, co ten typek robi? No to jest właśnie, wiecie, to jest tak zwane. Ja nie wiem jak to nazwać. Ja nie wiem jak to nazwać, ale to jest tak zwane. Aha, myślałem, że on będzie mnie kopał. Jezu, po co ja flashnąłem jak idiota? W ogóle czemu on mnie nie kopnął? Help. Nie, zostaw, nie było go tam. Czekaj. Farma na mi... na... gdzie się ten... płoszy. Dobra, czekajcie, co ja mogę zrobić? Trynda, Boże, Trynda jak ora na tym topie, no popieprzyło kapkę człowieczka. Ja myślałem, że ja tym zabiję, a ja tym nie zabiję. No trudno. No i cooldown bardzo. Mam 42 AP, nie wiem w której minucie będę miał jakiekolwiek AP, to jest problem trochę.
ten gościu. Czekajcie, może zbuduję to. Ten item by mi się przydał już, to roa. Nie, dobra, to nie kupuję buta na razie, tylko dlatego, żeby szybciej mieć roa. Czy to jest opłacalne? Takie trzymanie tego, nie wiem. Mam 42 farmy. Ostatnio oglądałem filmik Nightblue, nie wiem czy wiecie... Nie wiem czy wiecie, kto to jest. Ha! Dobry żart. I on miał chyba 175 farmy w 18 minucie. No to ja mam podobno. Podobno farma. Nie wziąłem dwóch mobów. Serio? Trochę ciężko się tym las hituje w sumie. Jak tak mamy... Znaczy mamy te dodatkowe niby magiczne obrażenia. Pod nasz ortufa można by tym polecieć teoretycznie. To by jakoś... Powinno jakoś działać. Wezmę, wezmę! O, oła, oła. Co ty robisz? No nie! Jakbym go trafił tym Q! Czekajcie, czekajcie. Nie, myślę, że go zabiję, że on tam będzie. Nie wiem, gdzie on może być. Kurde. Masakra. Dało się to ograć. To jest pewne. Oczywiście nie przeze mnie. To też jest pewne. Ile już? No 120 many na tak zwane bardzo dzisiaj. Mimo już protobel. On maskę leci w ogóle. Maska, no to jest ciekawe. Nie wiem, czy nie umrę. Nie, dobra. Nie goni mnie na szczęście. Mogę go próbować obijać z tego Q. Właśnie tak działa ten war. Znaczy pod AD byłoby lepiej według mnie, no bo pod AP i tak nie zadaje obrę. No to trzeba tak naprawdę na tym warusie najpierw nastakować obrażenia z basic ataków, dopiero potem bawić się w inne rzeczy. Ha! Tak się stakuje! Farmy w sensie. Mogę go obijać z tego Q, ale czy to coś mi da w ogóle? Dla mnie to jest takie słabe, no bo... Nie no, coś tam mu zadaje, to po 160. Orybil. Dużo kukany. No i co, typeczku? Co? I co? Jeżeli ma flesza, to może mnie zabić. Tylko niby. Chodź tu, gościu. Chodź, go zabijemy. O nie, padł. Jak?! Wszystkie staki poszły się pieprzyć, bo jestem greedy ścierwem i musiałem stać na tym misie, jak zwykle. O Boże. No nic nie stało. No teraz przyszedłeś, fajnie. Nie no, szkoda. Nie, no, strasznie niemobilny ten war. Znaczy, ja buta nie mam, to też jest jakiś problem chyba. Jak myślicie? Czy to jest jakiś problem, że nie mam buta? Piszcie w komentarzach. Chyba nie. Mam roach. To jest najlepszy build na warusie, jak kiedykolwiek już widzieliście. Że... Ja pieprzę, jak tym robić obrażenia! Znaczy, wiecie, na Kogmawie się chyba tak odmienia. Też na początku nie robiłem niebo obrażeń. Jezus Maria Tryndakier. Dobra, idę na tego bota. Może tam coś uda mi się złapać. Chyba nie. Ale czekajcie. Biegnij, warus! Nie, multi. Szkoda. Będzie leciał fleszem. Myślałem.
Tak się robi double! Ultem. Ładnie. Draj się do mikrofonu jak zwykle, jeżeli oglądacie to na maksymalnej głośności, bo pewnie mnie nie słychać, jeżeli mówię. Jeżeli się nie drę. O, wchodzą te staki, zobaczcie. Chodzi o to, że wbiją sobie te staczki. Jest ich trzy. I wtedy je detonuje i wtedy zadaje obrażenia. Raz, dwa, trzy. No i dlatego powinienem polecić na shortufa. No bo on jednak da szybkość tych stakowania, dlatego teraz go polecę. Hehehe. Inaczej nie działa ten warus. Bo no jak ma działać? No nie ma żadnych skali na E. On ma skalę tylko na... On ma skalę tylko na ulti i na stakach. Dlatego no, trzeba polecić ten item. Pierdolę, za 240 jakaś miernota. Dajcie ten item, gdzie on jest? 3000! Boże, dla nim jako zbiorę. Nice. No mam asystę, także 5 asy, 5 asyst, 5 staków na Medzaju, także spokojnie. Nie wiem, że proszę. Co, śmieciu? Pajach się czyści. He? Szkoda, że to nie ma. Tak, staków, znaczy skali. O, nice. Znaczy, mogło być lepiej. Zapadniesz. Wow! Ale go wysadziłem z butów! Nice. No jak się te staki wejdą, to niby coś tam zadaje. Gościu mocno się. Nice, dobra. Brakuje mi tylko 1000 golda, także nieźle. Szkoda, że na tym top jest tak strasznie źle idzie. Chociaż to jest Jason, później pewnie będzie coś robił. Ops. Help! Brudasie! Nieźle! Nie. Czemu jestem greedy i pcham się pod turety i te inne takie? Zabił Jayce'ego? Czy co się stało? Te trynda... Nieźle. W sumie Phantom Dancer fajnie, fajnie, trynda fajnie. Można nagrać jakiegoś tryndę czymś z brązu. Chętnie bym sobie nim zagrał, bo się w nim przyjemnie gra bardzo. Co tu się dzieje? Nieźle. Lucian też jest strasznie fajny. Jeżeli nie widzieliście Fulla de Lashian, obejrzcie. Naprawdę dobra gierka. Mam teleport? Nie mam jeszcze. Dobra. 83 farmy. Yeah, pieprze, dobra farma. Ale no ja, no słabo mi idzie. Tak naprawdę ten film jest... Czekajcie, muszę muzykę puścić, bo chyba nie ma jej. Ten film to jest tak naprawdę, no muszę farmić, inaczej... No inaczej się nie coś nie będzie. On żółty. To nie jest gościu z brązu, tak mi się wydaje, ani z silvera. Także różny tu jest poziom bardzo. Różny, różnisty. Jeżeli go złapiesz jakoś, to ja chętnie mu napierdzę. Nie dostanę. Co ty chcesz bić? Co jest? Czemu mi skille... A, ja stunę miałem na mordzie. Skille mi nie wchodził. Więc... Aha, padłem. No dobra, żyję. Czekaj, się leczę, tak? A, drake. No nie pykło. To pewnie Lizzie nigdy znowu. Także wolę zachować swoje trzy staczki biedne. Ale brakuje mi tak z kolejka. O Boże, jak się przytrzyma to na fulla, to nawet cooldownu nie ma, widzieliście to? Ej, dosyć często da się walić to Q, to jest nawet fajne. To ma 5 sekund cooldown na 34%. Pięknie. Zabijesz raczej tutaj.
przestał tepać. Dostał? Nie jestem pewny. Chyba nie wiem. Pójdźmy na mida. Pofarmmy. Ale ładnie, dobra, mam już 5 staków. Krynda ładnie zerać. Bardzo, no w sumie. No. A ty sobie krynda, to jest naprawdę bardzo cięto. No to na takie elo, wiadomo. To mi wyszło jak zawsze. Strasznie małe cooldowny ma ten Varus. Przez to jest dosyć mocny. No ale szkoda właśnie, że nie ma tych skal. Gdyby on miał w te skale, więcej miałby tych skal, to wydaje mi się, że powinno to lepiej działać. Aż mi rzuł mordę. Czemu mogę tam pieprzyć od tak? On ma 12 level, nie wiem. Dajcie to, dobra, trochę się skupiłem na stakowaniu, dobra. Kupmy sobie na Shora i może Ludensa Hetera. Jeżeli ono się aktywuje przy Q, to jest dobre, no jeśli nie, no to jest główne. Ale przy E też może, niby. To byłoby nawet niezłe. Pójdźmy na topa. Powinienem go zapieprzyć. Nie, jakby nie miał farta. Jeżeli będzie miał farta, to nice. Najlepsze ulty, jakie w życiu widziałem. Jak ja typa mogłem tym ultem nie trafić? Powiedzcie. Ja typka ultem nie trafiłem, a potem mówi. A potem ja się nie dziwię, że ludzie piszą w komentarzach: śmiesz się z brązów, a sam grasz. No to jest coś, nie, sam grasz. Tak słabo. Gdybym miał ulti, to spróbuję go na pierwszy. Ha! Pod turetem, tak bym przegrał. No mam blue? Nie, nie wziął tego. To ja sobie wezmę szybko. Przejdź ten. Czy Morello teraz polecieć w sumie? Właśnie tym aktywowaniem staków dużo zadaje. Jak aktywuję sobie staczki. Inaczej to tam. Ale gdybym trafił go z tego ulta wcześniej, to myślałem, wydaje mi się, że on by się wypieprzył na mordę wtedy. No nie, nie sprawdzimy tego nigdy. Kupię sobie ten item. Ja mam chyba za dużo cooldown. A, bo ja kupiłem ten item, Boże. Źle policzyłem cooldowny przed grą i teraz będę miał chyba 10% za dużo. Tak, 10%. No nie, jest tam trudno. Czasem tak jest. 6-4, no. To nie najlepsza gra, ale to jest Gran Torino, także tutaj nie wymagajcie ode mnie takich rzeczy. Tu sobie tak gramy na luzie, nie no. Na loże, na luzie. Kopnij kogoś, lisy. Ten Trynda teoretycznie powinien. Teoretycznie oczywiście. Czekajcie, czekajcie, ja tu się czaję. Pani. A nie mam nikogo. Fajna gierka. Ale żem ograł, ja pieprzę, ja ultami nie umiem trafiać. Jezu. Już mi się żygać zachciało jak gram. Jest dobry, że ma asystę, że ma asystę. Bo tak słabe, ja drugi... Drugi raz chyba już ultę nie trafiłem. O, te, dużo zadaje, naprawdę dużo jak się nastakują te. Czy jak wybuch będzie. Ła, wow, mało mi to dajesz. Jezu. No nieźle. Jak mu zdęty. A to jest wtedy coś zadaje. Nie? Jak staki wejdą,
To jest nice. Ale bez tych staków to tak jak mówię, no. To jest jakaś porażka i parodia. Dobra. Mogę sobie robić też coś takiego, patrz. Tak. Może nie tak, ale... Ale jakoś to działa! 138 farmy! Dobra farma. To za chwilę będę miał Morello. Ono mi się nawet przyda. A, najlepsze farmy w życiu. Za chwilę Blue. Wezmę sobie. Znaczy, spuszuję jeszcze jedną falę. Mój team sobie już radził dosyć. On sobie radził 33-12. Siema. Dobra. Tak powinien działać ten Barbs. Czemu tak nie działa, to nie wiem. Dobra, 400 AP, będę miał trochę więcej. I polecimy sobie teraz Archangela. Trochę to kosztuje jednak. No ale szybko zbierzemy. Mam nadzieję. Barona, 460 AP. Wolę lepiej czasem. Co on robi? Czemu on tak dziwnie poleciał? To ja nie rozumiem. Siema. Blue za chwilę znowu. Archangela nie zdążę zebrać do tego czasu, no ale... Ani Rabadona. Cooldowny naprawdę miłe na tej postaci. Tu 4 sekundy, tu 49, a teraz będę miał 16 dopiero. Ja zadaję chyba więcej jak naciągnę mocy. No właśnie, a nie naciągam. Chodźmy na tego topa. O! Przejdę się tam chętnie. Tylko mam 10 staków. Nie wiem po co. Ale... Chyba żeby się wyprzeć na ryj. To też jest czasem ważne. Czekajcie, Micha na Drake'a nie myśli. Ała! Nie trafiłem go z tego kiu? Że on tam cofa dalej? Dziwne. Baron się za chwilę kończy. Trudno. Ultem chociaż zabiłem tego. Chociaż chciałem trafić tamtego, no ale... 38 sekund cooldowny. No i to jest piękny cooldown, że tak powiem. I to jest piękny cooldown. Dobra, kupmy może zamiast tego Medjaya dużego. Może się już mi trochę przykro robi, jak patrzę, jak mi hajs ucieka. Aha, mogę w sumie chwilę dłużej zostać. A nie ucieknie chyba, to mi się wydaje. Nie, ale jest szansa niby. Dobra, uciekł, nice. 340 movement speedu, to jest dobry movement speed. Dosyć dużo zadaje dodatkowych obrażeń. 500 AP, bo lepiej, nie jest źle. Nice jumpu. Czekajcie, może cofniemy sobie, bo jeszcze mam szybkie cofanie przez jakiś czas. 570 AP, dałoby się 1000 na spokojnie zrobić, to jest jasne. Tylko możliwe, że to jest koniec gry. No to jest koniec gry. Mogą to skończyć teoretycznie. Don't please! No dobra, tyle. Gran Torino, taki warusek. Nie jest źle, powiem tak. No Wirli było gówno, ale ostatecznie całkiem spogubierka. Czy całkiem być. Przyjemnie się grało. Mogę tam triple dostępnić.
Ty leszczu! Co za leszcz? Wpierwszył mnie w to gówno. No nic, full AP na... full AP... Varus. Grand Trollino, jeżeli się podoba, zostawcie oczywiście ocenkę, zostawcie suba na kanale i tyle. Jutro nowy film. Na razie.